Witajcie moi drodzy w kolejnej części serii arabskiej inwazji, gdzie skupiamy się na dziejach ostatnich dekad panowania rzymskiego w Egipcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podłożu ostatnich 10 latach siłowych i przemocowych prób wdrążenia w Egipt w koptów nowych reform kościelnych cesarza Herakliusza rękami jego nowego patriarchy Cyrusa. Oczywiście zmuszanie kogokolwiek do zmiany wiary może mieć w zasadzie tylko jeden skutek. I taki również skutek pojawił się w Egipcie, gdzie to Koptowie zaczęli po 10 latach prześladowań rozumieć, że być może pod rządami islamu będzie im się żyło nieco lepiej. Cóż, mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku zrozumiemy choć trochę ich sposób myślenia. Słowem wstępu cytat doktora Clarka. Przez wieki Afryka była podzielona na powiązane ze sobą części, które komunikowały się poprzez religię, handel i politykę. Wrogowie antagonistycznie nastawieni do siebie stworzyli obszar, który są skłonni nazywać Białą Afryką. Jest to założenie, które wprowadza w błąd. Arabowie są mieszanką każdego ludu, z którym się związali, więc klasyfikowanie ich jako białych jest naciąganiem wyobraźni. Wyrażenie czarna Afryka jest również mylące, ponieważ wspiera założenie, że istnieje prawowita biała Afryka. Wszyscy ludzie w Afryce, których nie można zaklasyfikować jako Afrykanów, są albo najeźdźcami, albo potomkami najeźdźców. Chociaż Arabowie przebywają w Afryce od ponad 1000 lat, nadal są najeźdźcami. Jak większość najeźdźców w historii, ich rola i wkład są wyolbrzymiane. W większości części Afryki wyrządzali więcej szkody niż pożytku. Ich inwazja na Egipt i arabska ekspansja na inne części Afryki miały głównie na celu zdobycie władzy. Dr Joseph Ben Yohanan powiedział, że religia jest deifikacją ludzkiej kultury. Co za tym idzie, religia jest również deifikacją ludzkiej władzy i interesów politycznych. Mieszkańcy Afryki Północnej, którzy byli wykorzystywani przez skorumpowanych Rzymian i źle zarządzali religią chrześcijańską, którą przejęli, zakładali, że Arabowie uwolnią ich od rzymskiego ucisku. Pod pewnymi względami tak się stało, a na inne sposoby zastąpili Rzymian w roli ciemiężycieli. Zawsze mieli szacunek dla talentu ludzi, których podbijali. Istnieje wiele przypadków, w których niewolnik w świecie arabskim osiągnął wysoką pozycję w zarządzaniu państwem, głównie dlatego, że miał do tego zdolności. I jeszcze słowem wstępu podziękowania patronom kanału Tomaszowi Flawiuszowi, Kamilowi, Etmanowi i Jałowcowi. Śledziliśmy losy cesarza od dnia jego triumfu w Jerozolimie, kiedy to osiągnął szczyt zwycięskiego splendoru, do dnia jego pożegnania w Antiochii, kiedy to wielki zdobywca pogrążył się w otchłani porażki i mroku. Widzieliśmy, jak z małej chmurki na południowych granicach Palestyny powoli wyłoniła się niczym postać dżina, w arabskich romansach gigantyczna postać Mahometa, jak stale rosnąca potęga muzułmańska walczyła i zmagała się z cesarstwem rzymskim w Syrii, aż je obaliła i zdobyła najpierw Damaszek, a następnie Jerozolimę. Nadszedł czas, aby powrócić do Egiptu i prześledzić bieg wydarzeń od początku wojny sześcioletniej, która zakończyła się śmiercią Chosroesa. Niestety, zapisy dotyczące tego okresu są nieliczne i dalekie od jasności. Trzeba je przeszukiwać najlepiej jak to możliwe, przy słabym świetle, które dostarczają. Jednym z nielicznych klasztorów w sąsiedztwie Aleksandrii, który uniknął zniszczenia podczas pierwszej burzy perskiej inwazji, był Dair Kibrius, który gnieździł się wśród palmowych gajów w pobliżu brzegu na północny wschód od miasta i budynków, które zostały splądrowane. To tutaj młody człowiek o imieniu Benjamin, potomek zamożnej koptyjskiej rodziny pochodzący z Farszut w prowincji Buhajra, przybył i otrzymał habit zakonny od sędziwego przełożonego Teonasa. Jego edukacja była wspomagana przez wielki naturalny talent i w krótkim czasie prześcignął swoich nauczycieli zarówno w pobożności, jak i w nauce. Często spędzał noc na modlitwie w kościele klasztornym, a legenda głosi, że pewnego razu, gdy czuwał, do jego uszu doszedł głos oznajmiający, że jego przeznaczeniem jest zostać pasterzem trzody Chrystusa. Teonas, słysząc tę historię, powiedział mu, aby wystrzegał się podstępów szatana.
naiwnie dodając, że coś takiego nigdy nie przydarzyło się ani jemu, ani żadnemu z braci podczas wszystkich 50 lat, kiedy żył w Dair Kibrius. Niemniej jednak udał się z Benjaminem do Aleksandrii i tam przyprowadził go przed koptyjskiego patriarchę Andronikusa, który był tak uderzony zdolnościami i siłą charakteru Benjamina, że zatrzymał go w mieście, podczas gdy Teona został odesłany sam do swojego klasztoru. W odpowiednim czasie Benjamin został wyświęcony na kapłana, a pozostając przy patriarsze zdobył jego pełne zaufanie i pomagał mu w sprawach kościoła i administracji całego patriarchatu. Około Bożego Narodzenia 621 roku Benjamin po raz pierwszy wstąpił do Dair Kibrius i nie był zbyt długo na służbie u Andronikusa, kiedy patriarcha zmarł po mianowaniu Benjamina swoim następcą. Benjamin w tym czasie jest opisywany jako młody człowiek i prawdopodobnie miał około 35 lat, ale paliusz został należycie umieszczony na jego ramionach w katedrze świętego Marka. Kiedy Andronikus, koptyjski papież, zmarł pod koniec 622 roku lub na początku 623, perskie panowanie w Egipcie nie było nawet zagrożone przez odrodzenie rzymskiej władzy pod rządami Herakliusza. Nie ma wątpliwości, że przed śmiercią patriarcha usłyszał wieści o pierwszej wyprawie cesarza, która wyruszyła przez Rodos do Cylicji. Bardzo możliwe, że plotki z Aleksandrii zostały ożywione przez pogłoski przywiezione przez arabskie karawany dotyczące powstającego proroka z Mekki. Ale nawet najśmielszy myśliciel nie mógł sobie wyobrazić, że w ciągu 20 lat Persowie zostaną ponownie wyparci z Egiptu przez Rzymian, a przywrócona potęga rzymska zostanie na zawsze zgaszona i zamknięta przez grubiańskie wojska Mahometa. Wybór Benjamina na patriarchę był popularny. Rzeczywiście, niezależnie od wątpliwości co do mądrości późniejszej polityki Benjamina, nie można zaprzeczyć, że zdobył on miłość i cześć swojego ludu i zachował je niezmienione przez wszystkie perypetie najbardziej burzliwego prymatu w historii Koptów. Nie poszedł jednak na słabe ustępstwo wobec rozluźnienia wiary i moralności. Od samego początku starał się surowo ganić nieostrożne życie z wielu spośród swoich duchownych i kontrolować nadużycia, które wyrosły w wielu miejscach, gdzie biskupi stracili wszelką kontrolę w zgiełku wojny. Przed swoją konsekracją odwiedził Babilon, a potem napisał list pasterski do wszystkich biskupów, w którym powiedział: podczas mojego pobytu w Hulwan i Babilonie widziałem wielu kronobrnych ludzi, zarówno kapłanów, jak i diakonów. Moja dusza brzydzi się ich uczynkami. Piszę ten list do wszystkich biskupów, prosząc ich, aby raz w miesiącu przeprowadzali dochodzenie w sprawie każdego duchownego, który został wyświęcony krócej niż 10 lat temu. List ten jasno wskazywał, że już wtedy był patriarchą i wyraził to jeszcze jaśniej, ekskomunikując kilku duchownych z diecezji Babilonu. Po liście nastąpiła wizytacja, w trakcie której odnotowano, że z Babilonu udało się pieszo w towarzystwie Abbymina, biskupa twierdzy Babilon i Filiu, biskupa Hulwan oraz wielkiego tłumu, aby pociągnąć do odpowiedzialności notorycznego przestępcę, na którego dom wezwał ogień z nieba. I gdziekolwiek przechodził, ludzie gromadzili się, aby otrzymać jego błogosławieństwo. Karcąc i ganiąc kościół, patriarcha sprawił, że jego władza stała się odczuwalna w całym Egipcie. Niewątpliwie uczynił wiele, aby przywrócić jedność kościoła koptyjskiego i przywrócić mu stabilny i zorganizowany system rządów, który został zakłócony, jeśli nie rozbity, przez ówczesne kłopoty polityczne. Przez 4 lub 5 lat Benjamin żył spokojnie pod perskimi rządami w Aleksandrii. Tam po raz pierwszy zobaczył, jak Szahin został odwołany, aby odzyskać upadające fortuny Chosroesa. Potem, gdy Heraklius zwyciężył, zobaczył odejście perskich armii. Większość perskich garnizonów w Egipcie została prawdopodobnie wycofana na początku 627 roku, podczas gdy kilka odległych posterunków mogło zostać utrzymanych do 628 i ewakuowanych zgodnie z warunkami traktatu z Herakliuszem. Wtedy przynajmniej egipscy więźniowie z Dastarget i innych miast Azji wrócili do swojego kraju i prawdopodobnie zimą 628-29 Herakliusz po triumfie w Konstantynopolu wysłał armię drogą morską, aby ponownie zająć Egipt i przywrócić Imperium Rzymskie od Palestyny do Pentapolis. Choć Herakliusz kierował się godnymi podziwu motywami, wynosząc Cyrusa, biskupa Fasis na Kaukazie, na arcybiskupstwo Aleksandrii, jego czyn był jednak błędem i to najtragiczniejszego rodzaju. Cały chrześcijański świat był dziwnie zjednoczony, gdy z zapartym tchem obserwował niesamowity rozwój krucjaty Herakliusza przeciwko Persji.
kiedy niewierni zostali pokonani, kiedy Jerozolima została wyzwolona, a krzyż wywyższony, Koptowie i Melchici chlubili się wspólnym triumfem. Razem cieszyli się również z zemsty dokonanej na Żydach i dzielili pokutę nakazaną jako zadośćuczynienie za grzech. Był to zatem złoty moment, przypływ, który mógł doprowadzić do prawdziwego i trwałego zjednoczenia. Widział to Herakliusz, ale nie chciał dostrzec, że jego zaczarowany kompromis doktrynalny może nie oczarować kościoła w Egipcie, a jeśli się to nie uda, najgorszym sposobem na doprowadzenie do zjednoczenia będzie wepchnięcie jego przesłania czystą siłą do wąwozu tych, dla których jego pierwszy smak był gorzki. Była to jednak alternatywa, którą proponowano w Egipcie i Syrii. Częścią filozofii tego wieku było to, że wierzenia religijne mogą i powinny być kształtowane przez dekrety państwowe. W tej kwestii cesarz nie wyprzedził swoich czasów i postanowił, że uczciwymi lub nieuczciwymi środkami formuła jego trzech arcybiskupów powinna zwyciężyć wszystkie inne formy wierzeń, z którymi była sprzeczna. Mimo to, nawet przy takim postanowieniu, dokonując wyboru Cyrusa, naraził się na katastrofę. Był to bowiem geniusz zła, który nie tylko zniweczył nadzieję cesarza na unię religijną w Egipcie, ale który po tym jak przez 10 lat budził grozę i odrazę wśród Koptów, po tym jak w miarę swoich możliwości tępił wiarę koptyjską przez prześladowania, uniemożliwił lojalność Koptów wobec rządów rzymskich. Tyran, który źle rządził krajem i doprowadził go do nienawiści wobec imperium, przygotowując w ten sposób drogę do podboju arabskiego i zdrajca, który w krytycznym momencie wydał go wrogowi. Był to człowiek o złej sławie, znany później w historii Egiptu jako Al-Mukaukas, tajemniczy władca, którego imię i narodowość do tej pory myliły i zaskakiwały historyków, ale którego tożsamość z Cyrusem jest teraz absolutnie pewna. Wydaje się, że Benjamin nigdy nie był konsultowany w sprawie uczuć Koptów i perspektyw eksperymentu w Egipcie. Było to fatalne zaniedbanie, ponieważ od samego początku plan cesarza, jeśli chodzi o Egipt, był skazany na niepowodzenie. Przybycie Cyrusa do Aleksandrii, które miało miejsce jesienią 631 roku, było sygnałem do ucieczki koptyjskiego patriarchy. Legenda głosi, że Benjamin został ostrzeżony przez anioła we śnie, aby uciekał przed nadchodzącym gniewem, a historia ta dowodzi przynajmniej, że niezależnie od tego, czy znał, czy nie znał dokładnej natury propozycji, które przynosił Cyrus, z góry postanowił je odrzucić i przewidział swoje konsekwencje. Nadejście Cyrusa zostało w rzeczywistości odebrane jako wypowiedzenie wojny wierze koptyjskiej. Przed opuszczeniem swojego stanowiska Benjamin uporządkował kościół i zwołał zgromadzenie kapłanów i świeckich, na którym wygłosił przemówienie nakazujące im trwanie w wierze aż do śmierci. Napisał również encyklikę do wszystkich swoich biskupów, nakazując im ucieczkę w góry i na pustynię i ukrycie się, aż gniew pański przeminie, ponieważ na ziemię nadciągały ciężkie uciski i przez 10 lat musieli cierpieć prześladowania. Potem to się skończy. Taki był wydźwięk tego listu. Po jego wysłaniu patriarcha opuścił Aleksandrię ukradkiem pod osłoną nocy wraz z dwoma towarzyszami. Opuszczając miasto zachodnią bramą udał się pieszo do miasta Mareotis, a stamtąd do Almuna, miasta oazy, które leżało na skrzyżowaniu dróg z Aleksandrii do Wadi Natrun i Tarana. W tym czasie musiało to być miasto o wielkim przepychu, ponieważ nawet wieki później podróżnik przemierzający pustkowia piasku był zdumiony wspaniałymi kościołami i budynkami, które rzucały się w oczy. Tutaj patriarcha bez wątpienia oddał cześć w wielkim kościele świętego Menasa, a po krótkim odpoczynku udał się na górę zwaną Barnui. Był teraz blisko klasztorów Natrun, ale zastał je prawie opuszczone. Nigdy nie podniosły się ze spustoszeń, których doznały około 30 lat wcześniej, a Beduini odmówili zgody na jakiekolwiek przesiedlenia lub odbudowę kościołów. Nie było to więc miejsce dla patriarchy. Wciąż był zbyt blisko stolicy, by czuć się bezpiecznie, zbyt daleko od swego ludu, by mu pomóc. Dlatego udał się w kierunku piramid i skrajem pustyni do górnego Egiptu, aż dotarł do miasta Kus. Niedaleko Kus schronił się w małym klasztorze na pustyni, który przez wieki później pozostał sławny jako jego miejsce schronienia. Ucieczka Benjamina praktycznie zbiegła się w czasie z przybyciem Cyrusa do Aleksandrii i nie ma ani słowa w żadnym zapisie, które sugerowałoby, że Cyrus podjął najmniejszy wysiłek, aby dojść do porozumienia z koptyjskim patriarchą. Wydaje się, że sama jego obecność wywołała przerażenie wśród koptyjskiego duchowieństwa.
Intronizowany jako cesarski patriarcha Aleksandrii, był również uzbrojony we władzę cywilną jako wicekról Egiptu. Bez wątpienia to połączenie dwóch najwyższych urzędów sprawiło, że pozycja Benjamina stała się niemożliwa do utrzymania. Z pewnością nadało to Cyrusowi niemal despotyczną władzę. Twierdząc jednak, że przybył z misją pokojową, Cyrus objaśnił genialną formułę monotelecką, dzięki której cesarz miał nadzieję uleczyć rozłam Chalcedonu. Musiał pozyskać zarówno wspólnotę melikicką, jak i koptyjską, ale od samego początku wydaje się, że proponowany kompromis był źle sformułowany, źle zrozumiany i źle przyjęty. Dla wielu melchitów wydawało się to czystą kapitulacją Chalcedonu, podczas gdy koptowie, którzy słyszeli propozycję, twierdzili również, że przyznając jedną wolę i jedno działanie, doktryna przyznawała jedną naturę, że w rzeczywistości Cyrus przystąpił do monofizytów. Aby usunąć te nieporozumienia, Cyrus zorganizował formalny synod lub sobór w Aleksandrii, na którym sprawa została poddana dyskusji i debacie. To właśnie tutaj nasz przyjaciel Sofroniusz, który ponownie przebywał w Egipcie, stanął na czele melkickiej opozycji i łosiował najszczerszymi błaganiami, a także najśmielszymi argumentami odwieść Cyrusa od jego zamiarów. Mówi się, że Cyrus odpowiedział uprzejmie i skierował Sofroniusza do patriarchy Sergiusza w Konstantynopolu w celu rozstrzygnięcia jego skrupułów. Ale on był całkowicie niewzruszony, a rezultatem soboru było potwierdzenie kompromisu i ukaranie 9 anatemami tych, którzy go odrzucili. Wydaje się, że w tym wszystkim Cyrus wykazał bardzo mało taktu i współczucia, które były niezbędne w tej sytuacji. Napotkał opór czystą siłą woli i ciężarem autorytetu, podczas gdy tylko najdelikatniejsza zręczność mogła mieć nadzieję na pomyślne rozwiązanie drażliwych problemów kościoła w Egipcie. Wina może jednak leżeć po obu stronach. Jeśli Cyrus był zbyt apodyktyczny, koptowie mogliby zostać uznani za ślepych i nieugiętych, gdyby było jasne, że warunki oferty zostały im kiedykolwiek uczciwie przedstawione. Dla zwykłej świeckiej inteligencji wydaje się, że istnieje niewielka różnica między monofizytą a monoteistą. I chociaż słusznie jest pamiętać, że nawet teraz podziały między chrześcijanami są często równie gorzkie i równie bezpodstawne, to jednak prawdą jest, że gardząc tą ofertą zjednoczenia, Kościół koptyjski popełnił błąd, który kosztował go niewypowiedziane cierpienia. Inni mogą twierdzić, że kompromis był nierozsądny i niemożliwy. Jednak bez względu na to, jaki osąd można wydać na temat propozycji złożonej przez cesarza Herakliusza i trzech wschodnich patriarchów i bez względu na to, w jakiej formie dotarła ona do Koptów, słusznie czy nie, przyjęli ją z najgłębszą wrogością. Byli oburzeni myślą o zmianie choćby jednej joty, tak jak o zdradzie ich wiary i niezależności religijnej. To właśnie na tym ostatnim punkcie skupiała się ich pasja. Niepodległości narodowej nigdy nie znali, a taki ideał z trudem mógł pojawiać się w ich marzeniach. Ale o niezależności religijną nieustannie walczyli od czasu Soboru Chalcedońskiego. Ten ideał pielęgnowali przez cały czas w swoich sercach i dla niego byli gotowi poświęcić wszystko inne. W tym leży sens całej ich historii. Kiedy Cyrus odkrył, że ani przymilanie się, ani złorzeczenie nie pomogły w pozyskaniu Koptów, użył silniejszych środków, którym nie można zaprzeczyć, że Herakliusz był częścią. W późniejszym okresie cesarz podjął jeszcze jeden wysiłek na rzecz zjednoczenia. Ponieważ doktryna o jednej woli i jednym działaniu została odrzucona, Sergiusz zasugerował, że podczas gdy jedna wola powinna być uznana, kwestia, czy jej działanie było pojedyncze czy podwójne, powinna zostać uchylona, a dyskusja zabroniona. I zapewnił zgodę rzymskiego papieża Honoriusza na to rozwiązanie, a raczej uniknięcie problemu. Zostało to zawarte w formalnym edykcie nazywanym Ectesis i wydane światu wschodniemu jako wiążące rozporządzenie. Jan, dowódca sił zbrojnych, został poproszony przez Sergiusza, aby zaniósł kopię do Cyrusa, a wraz z nią wziął w prezencie krzyż o wielkiej świętości. Ale efektem słynnej Ectetis było tylko wzbudzenie dalszej opozycji. Cesarz, który myślał o uciszeniu lub nawróceniu Sofroniusza poprzez wyniesienie go na stolicę Jerozolimy, odkrył w nim nieubłaganego wroga swojej polityki, podczas gdy dla Koptów późniejsze wydanie nowej doktryny miało, jeśli w ogóle, jeszcze gorszy smak niż to wcześniejsze. Jest jednak bardzo wątpliwe, czy Ectetis kiedykolwiek dotarł do Koptów poza bramy Aleksandrii.
Być może najbardziej melancholijną i żałosną cechą całej tej historii jest to, że koptyjskie kroniki nie zdradzają żadnego przebłysku świadomości, że jakikolwiek ektetis był kiedykolwiek oferowany. Przez cały okres wielkiego prześladowania oferowana jest czysta i prosta doktryna Chalcedonu z biczowaniem lub śmiercią jako alternatywą. Jest to przekonanie wypalone w umysłach wszystkich koptyjskich historyków i wyryte we wszystkich ich zapisach. Wydaje się zatem, że Cyrus, świadomy od razu niepowodzenia swojej misji i zdecydowany za wszelką cenę wepchnąć Koptów w obręb ustanowionego kościoła, nie przejmował się później wyrafinowaniem teologii cesarza, a jedynie przedstawił proste alternatywy – unię albo prześladowania. Cały kraj był teraz na łasce Cyrusa, mu Kaukasa. Nie tylko lśniące ulice Aleksandrii znów rozbrzmiewały krokiem legionów z Bizancjum, podczas gdy długa linia murów i wież była ponownie patrolowana przez rzymskich strażników i wyposażona w rzymskie machiny wojenne, ale Peluzjum dowodzące szlakiem z Palestyny do Egiptu, główne miasta Delty takie jak Athrib i Nikiu oraz wielka forteca Babilonu w pobliżu Memphis były obsadzone garnizonami w taki właśnie sposób. Następnie sieć rzymskiego panowania została ponownie utkana nad Fayum i Doliną Nilu na południe, aż do granicznego miasta Sien, poniżej katarakty. Wszystkie siły rzymskie były na zawołanie Cyrusa, aby wykonywać jego rozkazy. Przeciwko ponownej okupacji Koptowie byli oczywiście dość bierni, ale ponieważ nie mieli powodu, by kochać Persów, wkrótce odkryli, że ich nowi władcy nie pozostawiają im powodów do radości ze zmiany. Po karceniu biczami miało nastąpić karcenie skorpionami. Ponieważ pod Persami, gdy tylko zdobywcy ustanowili stały rząd, Koptom pozwolono przynajmniej praktykować ich własną formę religii. I to był cenny przywilej, który Cyrus mu Kaukas postanowił im odebrać. Tak rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Wszyscy są zgodni co do tego, że trwało ono 10 lat, innymi słowy, że praktycznie zbiegło się z okresem patriarchatu Cyrusa. Synod w Aleksandrii odbył się prawdopodobnie w październiku 631 roku, a prześladowania rozpoczęły się miesiąc lub dwa później. Nie ma wątpliwości co do jego zaciekłości. Były to lata, mówi Severus, podczas których Herakliusz i Almu Kaukas rządzili Egiptem, a przez surowość prześladowań, ucisku i kar, które Herakliusz zadał ortodoksyjnym, aby zmusić ich do przyjęcia wiary Chalcedonu, niezliczona rzesza została sprowadzona na manowce. Niektórzy przez tortury, inni przez obietnicę szczytów, inni przez perswazję i podstęp. Biografia koptyjskiego patriarchy Izaaka, która została napisana około 695 roku, przedstawia Izaaka w jego młodości jako spotykającego się z kapłanem imieniem Józef, który został postawiony przed trybunałem Cyrusa i został pobity wieloma biczami za wyznanie wiary. Brat Benjamina Menas był torturowany i utopiony. Najpierw trzymano przy nim zapalone pochodnie i przypalano go, aż tłuszcz spadł z obu jego boków na ziemię. Następnie, gdy nadal był niewzruszony w swoim wyznaniu, wyrwano mu zęby. Następnie umieszczono go w worku wypełnionym piaskiem i wywieziono na odległość 7 strzał z łuku od brzegu. Trzykrotnie oferowano mu życie, jeśli uzna sobór chalcedoński. Trzykrotnie odmówił, a następnie został zatopiony w morzu. Jednak to nie oni odnieśli zwycięstwo nad Menasem, tym mistrzem wiary, ale Menas, który dzięki chrześcijańskiej cierpliwości ich pokonał, pisał biograf Benjamina. Inny dokument, żywot Samuela z Kalamun, którego oryginał z pewnością był współczesny Cyrusowi, wyraźnie pokazuje rolę, jaką sam Cyrus odegrał w prześladowaniach. Historia opowiada o tym, jak arcybiskup przybywając do klasztoru został go opustoszałego, z wyjątkiem zarządcy, który był biczowany i przesłuchiwany. Zarządca powiedział wtedy: Samuel asceta prowadził wiele dyskusji z mnichami, nazywając go cię bluźniercą, chalcedońskim Żydem, ateistą, człowiekiem niegodnym odprawiania liturgii, niegodnym wszelkiej komunii, a mnisi słysząc to uciekli przed twoją wizytą. Na te słowa bezbożny bluźnierca wpadł we wściekłą pasję i zagryzając wargi przeklął zarządcę klasztora i mnichów i odszedł inną drogą. I nie wrócił do dziś, dodaje kronika. Wtedy bracia wrócili w pokoju do klasztoru. Ale jeśli chodzi o Mukaukasa, pseudoarcybiskupa,
przybył do miasta Fayum, pielęgnując gniew w swoim sercu. Tam zwołał swoich sługusów i rozkazał im przyprowadzić świętego Samuela z rękami związanymi za plecami i żelazną obrożą na szyi, popychającym go jak złodzieja. Przybyli więc do klasztoru, w którym mieszkał, i zabrali go. Samuel poszedł, radując się w Panu i mówiąc: proszę, Boże, niech mi będzie tego dnia przelać moją krew dla imienia Chrystusa. Dlatego zuchwale złorzeczył imieniu mu Kaukasa i został poprowadzony przed niego przez żołnierzy. Kiedy mu Kaukas zobaczył męża Bożego, rozkazał żołnierzom uderzyć go, aż jego krew płynęła jak woda. Wtedy rzekł do niego: Samuelu, niegodziwy asceto, kim jest ten, który uczynił cię opatem klasztoru i kazał ci nauczać mnichów, aby przeklinali mnie i moją wiarę? Święty Samuel odpowiedział: dobrze jest być posłusznym Bogu, jego świętemu arcybiskupowi Benjaminowi, niż być posłusznym tobie i twojej diabelskiej doktrynie, synu szatana, antychrysta, oszusta. Cyrus rozkazał żołnierzom uderzyć go w usta, mówiąc: twój duch jest rozpalony, Samuelu, ponieważ mnisi chwalą cię jako ascetę, ale nauczę cię, co to jest mówić źle o dostojnikach, skoro nie oddajesz mi należnej czci jako arcybiskupowi i zarządcy dochodów ziemi egipskiej. Samuel odpowiedział: szatan również był zarządcą, mając pod sobą aniołów, ale jego pycha i niewiara oddaliły go od chwały Bożej. Tak samo i ty, o chalcedoński zwodzicielu, twoja wiara jest splugawiona i jesteś bardziej przeklęty niż diabeł i jego aniołowie. Słysząc to, Mukaukas napełnił się wściekłością na świętego i rozkazał żołnierzom, aby go zabili. Jednym słowem, bluźnierca próbował zabić świętego, ale władca miasta Fayum uwolnił go z jego rąk. Kiedy Cyrus zobaczył, że Samuel uciekł, rozkazał wypędzić go z góry Neklone. Etiopska wersja życia Samuela ma podobny wydźwięk. Opowiada o wizycie pewnego Maksymianusa na czele 200 żołnierzy w klasztorze Samuela na pustyni i przedstawieniu mu dokumentu potwierdzającego jego przynależność do wiary Chalcedonu. Samuel podarł go na kawałki i wyrzucił przez drzwi kościoła, wykrzykując: nie mamy arcybiskupa oprócz Benjamina. Przeklęty niech będzie bluźnierczy dokument cesarza rzymskiego, przeklęty niech będzie sobór chalcedoński i wszyscy, którzy w niego wierzą. Samuel został pobity i pozostawiony na śmierć, ale wyzdrowiał i udał się do Kalamun, gdzie odnotowano ten sam sprzeciw wobec Cyrusa i jego skutek. Skoro takie rzeczy działy się na pustyni, można sobie wyobrazić los Koptów w Delcie i Dolinie Nilu. Napiętnowani, torturowani, więzieni i zabijani byli ci, którzy stawiali opór Cyrusowi i odmawiali porzucenia swojej wiary. Biskupi Melkitce zostali wyznaczeni do każdego miasta w Egipcie, aż do Ansiny, podczas gdy duchowni koptyjscy zostali zabici lub rozproszeni po różnych kryjówkach. Poszukiwania Benjamina były intensywne i nieubłagane, ale nigdy go nie odnaleziono. Severus mówi, że przenosił się z jednego ufortyfikowanego klasztoru do drugiego, podczas gdy żywot Szanuda wydają się przypisywać mu schronienie w wielkim klasztorze Anba Szanuda, lepiej znanym jako Biały Klasztor, i ta historia ponownie różni się od tradycji, która umieszcza jego schronienie w pobliżu Kus na pustyni. Prawdopodobnie Biały Klasztor, pomimo ogromnej wytrzymałości swoich murów, znajdował się zbyt blisko Nilu, aby schronić Benjamina na długo, podczas gdy w górach pustyni w pobliżu Kus, z ich niekończącymi się jaskiniami i wykutymi na skalę kościołami, mógł bezpiecznie i bez przeszkód przebywać. Ale spośród tych, którym nie udało się uciec, nic dziwnego, że wielka rzesza poddała się Cyrusowi. Było to panowanie terroru i chociaż duch Koptów był niezłomny, cała populacja nie mogła stać się męczennikami. Niektórzy biskupi również przeszli na stronę wroga, jak Cyrus, biskup Nikiu i Wiktor, biskup Fayum, przykłady, które musiały być zaraźliwe. Jednak wielu ludzi, którzy nie byli w stanie uciec na pustynię i nie chcieli wyrzec się swojej wiary, utrzymywało tajne obrzędy. Nawet w samej Aleksandrii przez wszystkie 10 lat prześladowań pozostała reszka wspólnoty koptyjskiej, choć pozbawiona duchownych. Był jednak jeden kapłan pochodzący z Mareotis o imieniu Agato, który codziennie ryzykował życie w tej sprawie. Przebierając się za cieślę, w dzień chodził po mieście z torbą narzędzi na plecach, a w nocy udzielał sakramentów swoim koptyjskim braciom. To właśnie ten Agato stał się później wielkim przyjacielem Benjamina, jego następcą w patriarchacie.
Wiadomo, że klasztor Matra, zwany As-Sukunia, skutecznie oparł się Cyrusowi. Znajdował się on w Aleksandrii lub w jej pobliżu, a powodem, dla którego pozostał nietknięty, jest to, że wszyscy mnisi byli czystej krwi Egipcjanami, wśród których nie było ani jednego obcokrajowca. Cierpliwość Egipcjan była nieograniczona, ale wydaje się, że podjęli jeden wysiłek, aby zrzucić jarzmo Cyrusa. Sekta Gajanitów, zirytowana bezprawnym rabunkiem ich drogocennych przedmiotów, a także chłostą i uwięzieniem, zebrała się w kościele Dafashir niedaleko Mareotis i uknęła spisek przeciwko życiu ich ciemiężyciela. Ale rzymski oficer o imieniu Eudokianus, brat Domentianusa, jeden z najbardziej nieustępliwych wrogów koptów, usłyszał o spotkaniu i wysłał żołnierzy z natychmiastowym rozkazem zabicia spiskowców. Niektórzy zginęli od razu, inni zostali ranni strzałami, a jeszcze innym obcięto ręce bez pozorów procesu. Tak więc spisek został zlikwidowany, a Cyrus został uwolniony od niebezpieczeństwa. Te różne anegdoty pokazują w najjaśniejszym świetle surowość prześladowań. Może wydawać się niewiarygodne, że mogło trwać 10 lat, ale nic nie jest bardziej pewne. Nawet po śmierci Herakliusza, mówi Jan z Nikiu, kiedy Cyrus powrócił do Egiptu, to jest w 641, po wygnaniu lub nieobecności, daleki od porzucenia gniewu na trzodę Bożą lub zaprzestania jej prześladowania, dodał przemoc do przemocy. Podobnego języka używa Severus. Herakliusz był jak wygłodniały wilk pożerający trzodę i nigdy nie nasycony, a tą trzodą była błogosławiona wspólnota Teodozjuszów. Ale jak zwykle, prześladowania wzmocniły w tych, którzy byli wystarczająco silni, aby im się oprzeć formę wiary, którą miała zmiażdżyć. Kościół koptyjski był bity i rozrywany na strzępy, ale nigdy się nie poddał. Zdecydowana większość ludzi trwała mocno i wytrwale w swojej wierze, ale żelazo weszło w ich duszę. Przez ponury mrok tych 10 lat zaraza działała w ich ranach, a wraz z ostatecznym rozgoryczeniem ich nienawiści do bizantyjskiego kościoła i bizantyjskiego rządu, na zawsze zniknęła wszelka nadzieja na pokój i pojednanie. Co w takim stanie umysłu czuli Egipcjanie w odniesieniu do tego wielkiego ruchu, który wyrósł z Arabii i już wstrząsał miastami Syrii? Na ich korzyść należy powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, by sądzić, że patrzyli na to z sympatią. Jednak kiedy usłyszeli, że nawet muzułmanie przyznali chrześcijanom pewną tolerancję, w ich sercach mogła pojawiać się myśl, że poddanie się muzułmanom uczyniłoby życie mniej nieznośnym, że jarzmo Mahometa byłoby lżejsze niż jarzmo najbardziej chrześcijańskiego cesarza Herakliusza. To, że brzydzili się religią islamu, jest udowodnione na każdej stronie ich historii, ale podczas tych 10 lat beznadziejnej nędzy miecz Cyrusa przeciął prawie ostatnią nić, która wiązała ich lojalność wobec Imperium Rzymskiego i uważali nadejście muzułmanów za plagę zesłaną przez boską zemstę na ich prześladowców. Do takiego stanu złe rządy doprowadziły najwspanialszą prowincję w Imperium. Jak dalece w tym całym złym dziele mu Kaukaz był posłuszny, a jak dalece zdradził rozkazy swego pana, trudno odkryć. Oczywiste jest, że pierwotny plan Herakliusza został ukształtowany przez szlachetny cel. Wielkim ideałem było zapewnienie kościołowi pokoju i wytchnienia, które dał państwu. Ale nie zdawał sobie sprawy z uporczywej siły opinii religijnej, że bije ona przez najodległejsze nerwy i włókna ciała politycznego, a usunięcie jej przemocą byłoby zgubne. Jego wybór instrumentów również był bardzo nieszczęśliwy. Jego orędownik pokoju w Egipcie natychmiast zamienił się w tyrana, a jego przesłanie pokoju albo nigdy nie zostało dostarczone, albo nigdy nie zostało wysłuchane. Trudno wątpić, że usankcjonował prześladowania, choć można wątpić, czy usankcjonował je tylko w ostateczności, podczas gdy u Cyrusa była to pierwsza jedyna deska ratunku. W każdym razie był to plan wizjonera, aby wykorzenić sekciarską nienawiść za pomocą edyktu. Cesarz miał nadzieję, że swoim magicznym sformułowaniem uspokoi wściekłe fale kontrowersji religijnych. Ale kiedy odkrył, że wywołał tylko wściekłą burzę, nie mogąc znieść porażki, nienauczony ufać czasowi i tolerancji, raczył zarówno w Syrii, jak i w Egipcie dążyć do zakończenia pokoju metodą wojny religijnej. W ten sposób w obu krajach otworzył drogę postępującym armiom islamu. Moi drodzy, do usłyszenia już w kolejnym odcinku Arabskiej Inwazji niebawem, gdzie zajmiemy się
islamskimi przygotowaniami inwazji na Egipt na bardzo podatny grunt, co zobaczyliśmy w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy wy również popieracie, czy też skrytykowalibyście politykę religijną cesarza Herakliusza, bo postępowania i działania Cyrusa na pewno są godne potępienia i wołały o pomstę do nieba. Gloria eterna, moi drodzy. Trzymajcie się.